Cześć. Jestem w drodze do mojego klienta, gdzie będziemy teraz analizować jego zespół, robić mały audyt, w jaki sposób możemy dalej pracować i jaką podjąć decyzję, ale najpierw musimy zbadać zespół. Zbadać zespół, jakimi dysponuje kompetencjami, co robi, jak się zachowuje, co do tej pory osiągnął i w jakim miejscu się znajduje oraz określić cel, czego wymagamy, czego będziemy chcieli się nauczyć albo jakie wprowadzić zmiany w najbliższym czasie. To nie jest łatwe dla zespołu, to nie jest łatwe dla wprowadzenia w ogóle w życiu codziennym dla poszczególnych osób. W organizacji zwraca się na to baczną uwagę. Uwagę na to, żeby przebadać w pewnym sposób zespół i wprowadzić zmiany, które mają określić nowe warunki współpracy. Ale o tym, jak mi poszło i o tym, na co zwróciłem uwagę, powiem Ci za chwilę w drodze powrotnej. Większość osób szkolących różne zespoły, czy to sprzedażowe, czy jeszcze inne informatyczne, czy jakiekolwiek, koncentruje się zazwyczaj, po tym co rozmawiam z takimi ludźmi, którzy też szkolą, koncentrują się zazwyczaj na tym, aby wprowadzić jakieś nowe techniki. Nowe techniki mające wpływ na poprawienie jakości pracy. Ja z tego względu, że jestem i z wykształcenia, i z zamiłowania psychologiem, staram się dotrzeć do tych organizmów, do tych umysłów, co powoduje, że nie jest tak, jakby organizacja chciała. I zaczynamy szukać właśnie w takim momencie przyczyn tego, czy to jest po stronie firmy, czy to jest po stronie właśnie menadżera, czy to jest po stronie tego, że pracownicy nie wiedzą, w którym kierunku w ogóle powinni pójść, nie mają określonego celu. Wydaje się to głupotą, lecz tyle razy się z tym spotkałem, że pracownicy nie wiedzą, do którego portu płynie okręt, w które miejsce się kieruje, że to jest rzeczą normalną. Po prostu przedsiębiorca wyobraża sobie, że zatrudnia pracowników i oni wiedzą, co mają robić, ale w momencie, kiedy podejmował decyzję, kto będzie u niego pracować, no to nie wziął pod uwagę, jakich kompetencji potrzebuje. I tu jest to całe clue. Po tym spotkaniu z zespołem i szef, i zespół był zaskoczony, że to, czego ja oczekiwałem i to, czego ja potrzebuję wiedzieć, z kim pracuję, to musimy najpierw określić, żeby każdy w zespole wiedział, jakie ma swoje mocne i słabe strony. Samo określenie w zespole, mówimy o zespole sprzedażowym, samo określenie w zespole sprzedażowym, aby każdy z tych osób napisała, jakie są moje mocne strony, co ja u siebie podziwiam, szanuję, z czego jestem dumny, zadowolona, powoduje takiego pewnego rodzaju dysonans, że ale jak? No przecież ty jako osoba znająca się na sprzedaży, mająca doświadczenie, przychodzi i mówi, że to my mamy powiedzieć, przecież to ty masz nam dać narzędzia, a my to wprowadzimy w życie. No ja znam doświadczenie, mam doświadczenie, znam doświadczenie wielu osób, no i nie wszyscy są tak wytrwali w tym, że jak otrzymają narzędzie, to wprowadzą to w życie. Więc w momencie, kiedy biorą kartkę papieru i zaczynają określać swoje mocne strony, i te mocne strony nie są zapisane w postaci całej bodajże kartki, chociażby nawet jednej kartki A4, no to dla mnie tam nie ma potencjału, pewności siebie, nastawienia do walki, determinacji i tak dalej, ponieważ ta osoba od początku już wątpi w siebie, żeby cokolwiek wprowadzić, jakąkolwiek zmianę. Naprawdę bardzo mało jest osób. Spróbuj to zrobić. Spróbuj to zrobić i wypowiedz się pod tym materiałem albo napisz do mnie, czy pod tym postem, który będzie, wypowiedz się, czy jesteś w stanie wprowadzić każdą zmianę, jaką otrzymasz na jakimkolwiek szkoleniu. Jeżeli nie, to zastanów się, co takiego się dzieje, co takiego powodujesz ty, biorąc odpowiedzialność za swoje życie, że nie jesteś w stanie tego wprowadzić. Po opisaniu, jakie mam swoje mocne strony, jaki jest we mnie potencjał, następnie określam, jakie są zagrożenia, w czym ja jestem słaby. W czym ja jestem słaba, pracując, wykazując się tym, że jestem na tym stanowisku, że potrafię sprzedawać, że potrafię, nie wiem, zarządzać, ale wypisz, jakie masz swoje słabości, jakie są twoje słabe strony. Następną rzeczą będzie skoncentrowanie się na tym, jakie masz otoczenie dookoła. Czy to będzie otoczenie twojego zespołu, w którym pracujesz już od lat,
jak on wpływa, czy on Cię motywuje, czy demotywuje. Czy czasem jeszcze jest tak, jak też się często spotykam, że w takich firmach zrobiło się takie kółko wzajemnej adoracji, w którym wszyscy się dobrze czujemy i to jest nasza taka strefa komfortu. Strefa komfortu, z której, no cholera jasna, trochę byłoby szkoda, jakby nas grzelak z tej strefy komfortu wybił. Więc naturalną rzeczą jest to, że zespół, który ma się zmieniać, będzie troszeczkę się buntować, będzie troszeczkę w to wątpić, no bo za każdym razem wyciąganie każdej osoby ze strefy komfortu jest dla nich po prostu jak zabieranie szczeniaka czy udanie się z dzieckiem do lekarza, które jest przerażone, że znowu ma iść do lekarza. Mówię o szczeniaku, miałem na myśli Twoje domowe zwierzę. Więc jeżeli tu sobie zdasz z tego sprawę, że masz demotywujące środowisko, w którym żyjesz, czy to będzie pracownicze, czy to będzie Twoich przyjaciół, czy to będzie rodziny, to już to będzie wpływać na to, jak Ty pracujesz, ile Ty z siebie dajesz, w jaki sposób albo dlaczego nie możesz wykazać się w pracy. Że Twoje kompetencje nie zostały do końca wykorzystane, ponieważ ktoś je uśpił trochę, ktoś pozwolił na to, aby się nie rozwijać. I tym ktośiem jesteś Ty. Tym ktośiem jestem ja, który ja podnoszę swoje kompetencje, podnoszę kompetencje grzelaka, bo wiem, że to jest rozwój. Że jak chwilę przestanę, chwilę się zatrzymam, to ja już czuję głód do tego, że zaraz, zrobiło się trochę za wygodnie, zróbmy teraz coś więcej. Następnie po tym, jak już masz określone swoje mocne strony, czujesz swój poziom dowartościowania, czujesz swój poziom pewności siebie, określisz to, co Cię demotywuje, to, co Cię powstrzymuje, to z tego, co Cię powstrzymuje, demotywuje, zamień to teraz na drugą stronę, jak w dualizmie. Co ja muszę zrobić, żeby to zmienić, żeby te ograniczenia przekuć na te dobre punkty, w których będę się rozwijać. Od wielu osób, jak z nimi rozmawiam i wprowadzam to i zaczynają pracować, to mówią, kurde, Tomek, to jest banalnie proste. Po prostu robię analizę siebie. Moje mocne, słabe strony, jak to mogę zamienić. Mówię, kurde, przecież gdyby to wszyscy zrobili, gdyby tego uczyli na studiach, to dzisiaj miałbym, Boże, mówię, ja bym był zupełnie w innym miejscu. No tak, tylko powiedz mi, dlaczego tego nie zrobiłaś? Dlaczego tego nie zrobiłeś, znając swoje ograniczenia, znając swoje słabe strony? Przecież to Ty jesteś w swoim umyśle, przecież to Ty tutaj siedzisz i to Ty jesteś menadżerem tego, co chcesz w życiu osiągnąć i tego, co chcesz w życiu zrobić. Więc jak możesz pozwolić na to, że nie zrobię tego, ponieważ... I są różne wymówki. Nie chce mi się, nie mam czasu, przecież to nie dla mnie, przecież to rynek, Polska i tak dalej. To są Twoje tylko wymówki potwierdzające Ci słuszność, że nie warto. No pytanie, jeżeli tak uważasz, jeżeli jesteś w takim momencie, a chcesz coś zmienić, no to nie ma nic lepszego, jak skoncentrowanie się na tym, jakie mam mocne strony. Jeżeli nie mogę ich wydobyć, a masz swoje mocne strony, bo każdy z nas ma ogromny potencjał, każdy z nas ma w sobie ogromną moc do tego, żeby zacząć działać, żeby zacząć inaczej funkcjonować w swoim świecie, to tylko Ty decydujesz, co wprowadzisz w swoje życie. To tylko Ty poprzez analizę siebie, swoich słabości, swojego otoczenia, tego, jakie masz jeszcze do tego możliwości rozwoju, albo czego powinienem się nauczyć, które kompetencje podnieść, to tylko poprzez taką analizę siebie Ty możesz to wiedzieć. Bo jak się nad tym skoncentrujesz, bo jak się nad tym zastanowisz, to wychodzi jedno. No, że tylko ja biorę odpowiedzialność za swoje życie i to ja jestem odpowiedzialny za to, gdzie jestem dzisiaj. Więc patrząc na taki zespół, jak rozbieram go na czynniki pierwsze i każdy z zespołu poznaje swoją moc i poznaje swoje te determinanty, które mówią o tym, że tak, ja dam radę, przecież kurde, mam taki potencjał, przecież jak wchodziłem do tej firmy, to miałem zupełnie inną motywację do pracy. Gdzieś po drodze coś się osłabiło, ktoś nadał pewien rytm, chciałbym czegoś więcej. Chciałabym znowu coś zrobić, wejść na wyższy poziom. Chciałbym. Ale w tym chciałbym jest taka nadzieja, która mówi Ci, że jest to możliwe. Jest to możliwe. I wtedy, jak ten zespół, każdy z nich odnajduje ten potencjał, odnajduje tę siłę,
no to wtedy dopiero powstaje siła zespołu. Wtedy takiemu menadżerowi się lepiej zarządza. Mówię menadżerowi zewnętrznemu, który ma swój zespół, ale mówię też do Ciebie jako do menadżera zarządzającego swoimi rolami w życiu, jakiekolwiek masz i je ustalasz i nad nimi pracujesz. Bo tylko w ten sposób, uważam tylko w ten, bo ten znam i ten się sprawdza, że tylko w ten sposób możesz osiągnąć znacznie więcej niż masz dzisiaj. Znacznie, znacznie więcej. Życzę Ci miłego weekendu, bo to już dzisiaj piątek. I do zobaczenia, do usłyszenia. I nie zapomnij się pochwalić albo powiedzieć o swoich słabościach. Chociaż tutaj nie spotkałem się z tym, aby ktoś tak się aż obnażał, ale pochwalić się, co takiego w Twoim życiu nie grało, co takiego w Twoim życiu się wydarzyło, albo jak Ci wyszło podsumowanie, przeanalizowanie siebie. I napisz do mnie, albo wypowiedz się na dole, tak jak wspominałem wcześniej. Jeszcze raz, miłego weekendu. Do zobaczenia. Cześć.